Wytwórnia masy bitumicznej, znajdująca się przy ulicy Bakałarzewskiej, znowu budzi emocje wśród mieszkańców osiedla położonego w pobliżu. Zakład funkcjonował w mieście przez około 2 dekady, choć był inwestycją zrealizowaną w warunkach samowoli budowlanej. Po wykryciu tego faktu wiosną bieżącego roku ratusz wszczął postępowanie, którego celem była legalizacja zakładu, ale wkrótce zostało ono wstrzymane, a właściciela zobowiązano do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. Ostatecznie raport powstał, samowolę zalegalizowano, ale mieszkańcy osiedla Piastowskiego nadal mają szereg spostrzeżeń i uwag. O nich podczas sesji mówił radny Jacek Juszkiewicz. Tam były uwarunkowania środowiskowe, które ten obiekt winien spełniać. Tutaj z obserwacji po legalizacji tej inwestycji mieszkańcy nadal stwierdzają, że jednak tych warunków środowiskowych ten obiekt nie stwierdza, zwłaszcza w godzinach od 7 do godziny 10, gdzie intensywny dym wytwarzany z tej instalacji pokrywa przynajmniej połowę tego osiedla i wnoszę do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta, aby zwrócił się do stosownych służb o objęcie stałym monitoringiem tego obiektu, zwłaszcza w tych godzinach, o których mówiłem, terenu przyległego, czyli nie wymaga to jakby wejścia na teren obiektu, ale sprawdzenia, czy teren przyległy do tego obiektu, czyli to osiedle Piastowskie, faktycznie jest narażone na działanie tych niesprzyjających, głównie chodzi o węglowodory aromatyczne wynikające z technologii podgrzewania tej masy do wytwarzania tego asfaltu i stwierdzenie, czy są spełniane te warunki środowiskowe określone w tym dokumencie, który jakby był podstawą zalegalizowania tej samowoli budowlanej. Na wniosek złożony przez radnego Juszkiewicza tego samego dnia podczas sesji Rady Miejskiej odpowiedział prezydent miasta. Ja bym chciał, żeby przedsiębiorcy mieli możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w Suwałkach, a nie wyprowadzali się poza Suwałki, bo wtedy będziemy tracili i dochody budżetowe, o których tak dużo dzisiaj mówiliśmy. No jest decyzja środowiskowa wydana, są pewne normy i oczywiście jest sugestia, żeby kontrolować, szczególnie w tych godzinach wskazanych przez pana radnego i kontrolą zajmuje się Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i my wystąpimy o taki monitoring właśnie ciągły, czy tam rzeczywiście nie jest skażenie tego środowiska poza te normy dopuszczalne.